Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych jest dziś cukrzyca. Proszę powiedzieć, co to jest? Rzeczywiście, to, że jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych świadczą liczby. W Polsce na cukrzycę choruje około 3 miliona osób i co jest bardzo niepokojące, to fakt, że około milion z tych osób nie wie o tym, że choruje. A skoro nie wie, to znaczy, że nie jest leczona. A podwyższony cukier we krwi u tych osób występuje i niestety podwyższony cukier we krwi powoduje uszkodzenie wielu narządów. Także jest to bardzo podstępna choroba, której często nie czuć objawów tej choroby, czyli osoba, która jest chora na cukrzycę, jeżeli ta choroba nie jest diagnozowana, często ta osoba nie wie o tym, nie jest leczona i często ma miejsce taki fakt, że dopiero po 5-10 latach od czasu trwania cukrzycy jest ona zdiagnozowana. To jak w takim razie, jakie są sygnały ostrzegawcze, jak rozpoznać, że może u nas się taka choroba rozwijać? Sygnałem ostrzegawczym są na przykład takie objawy: nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, częste infekcje skórne dróg moczowych, poza tym osłabienie, chudnięcie. I przy cukrzycy typu pierwszego te objawy są bardzo ostre i bardzo gwałtownie występujące. Natomiast w cukrzycy typu drugiego często te objawy nie występują lub są na tyle w małym stopniu widoczne, że dajemy to na karb na przykład zmęczenia, przemęczenia, bo również takie zmęczenie, senność, ospałość też są takimi objawami cukrzycy. To proszę jeszcze tak wyjaśnić pokrótce, czym się różni cukrzyca typu pierwszego od tej typu drugiego? Cukrzyca typu pierwszego najczęściej dotyczy dzieci, młodzieży i osób do 30 roku życia. I tak jak mówiłam, objawy tej cukrzycy typu pierwszego są gwałtowne, ponieważ jej przyczyną jest brak insuliny, a bez insuliny no, właściwie nie możemy żyć. Czyli dysfunkcja trzustki, tak? Dysfunkcja wydzielania insuliny przez trzustkę. Natomiast ta cukrzyca typu drugiego dotyczy głównie osób dojrzałych, ale niestety w związku z narastaniem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży coraz częściej pojawia się właśnie również u dzieci i młodzieży. I kiedyś tego problemu nie było, bo kilka lat temu jeszcze w zasadzie tylko cukrzyca typu pierwszego dotyczyła tego młodego pokolenia, a teraz właśnie coraz częściej u dzieci i młodzieży też się pojawia. Proszę powiedzieć, jakie są główne przyczyny występowania cukrzycy typu drugiego, która jest częściej występującym zjawiskiem, prawda? Tak, spośród wszystkich rodzajów cukrzycy, cukrzyca typu drugiego to jest około 90% przypadków, a cukrzyca typu pierwszego około 10%. Jeszcze jest cukrzyca ciążowa, która pojawia się u kobiet w ciąży. Natomiast jeżeli mówimy o cukrzycy typu drugiego, to główną przyczyną jest nadwaga i otyłość. Czyli jeżeli byśmy nie dopuszczali do nadwagi i otyłości, mamy szanse bardzo duże na uniknięcie cukrzycy typu drugiego. Czyli nadwaga, otyłość, która się wiąże z małą aktywnością fizyczną, z nieprawidłowym sposobem odżywiania, no i jeszcze tutaj niekorzystnie wpływa palenie papierosów. To w takim razie proszę powiedzieć, jakie czynniki żywieniowe przyczyniają się do rozwoju cukrzycy typu drugiego? Czyli do rozwoju cukrzycy typu drugiego przyczyniają się te wszystkie czynniki, które sprzyjają rozwojowi nadwagi i otyłości, czyli nadmierna podaż kalorii, czyli jedzenie po prostu więcej niż
mamy zapotrzebowanie kaloryczne, a to zapotrzebowanie ustalane jest dla danej osoby w zależności, znaczy to zapotrzebowanie jest podawane przez normy, które są przedstawione przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. Teraz nadmierna ilość słodyczy, cukru, produktów zawierających cukier, co przyczynia się właśnie do rozwoju nadwagi i otyłości. Nadmierne spożycie produktów zawierających dużo tłuszczu i taki w ogóle nieregularny tryb życia, mało posiłków, a dużo na raz. Czy można zatem powiedzieć, że najlepszą formą zapobiegania rozwojowi tej choroby jest po prostu zdrowe żywienie, zgodne z piramidą zdrowego żywienia, jaką Instytut Żywności i Żywienia promuje? Tak, piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, która w 2016 roku została znowelizowana, jest przeznaczona w zasadzie dla osób zdrowych, ale jest podane, że przy pewnych modyfikacjach może być zastosowana również dla osób z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi. Czyli jeśli byśmy się odżywiali zgodnie w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, prawda, czyli w profilaktyce cukrzycy, jeśli byśmy się odżywiali zgodnie z zasadami przedstawionymi w piramidzie i w 10 zasad zdrowego żywienia i byli tak jak w podstawie piramidy nam się zaleca aktywni fizycznie, to wtedy mamy bardzo dużą szansę na uniknięcie cukrzycy typu drugiego, jeżeli to żywienie zgodne z piramidą dostosowane będzie do naszego zapotrzebowania na kalorie i nie będziemy mieli nadwagi lub otyłości. A proszę jeszcze wyjaśnić, jaki jest mechanizm powstawania cukrzycy typu drugiego? Skoro mówiła Pani, że otyłość i nadwaga są jej prekursorami, to jak one doprowadzają do cukrzycy, ta otyłość i nadwaga? Więc otyłość i nadwaga, szczególnie otyłość typu brzusznego, w której jest nagromadzenie tłuszczu, szczególnie w tkance brzusznej, nagromadzenie tego tłuszczu powoduje, że komórki są rozleniwione poprzez obecność dużej ilości tłuszczu i mogą czerpać energię z tłuszczu i w związku z tym nie potrzebują glukozy, która jest również źródłem tłuszczu i właściwie źródłem energii. I głównym źródłem naszej energii dla organizmu powinna być glukoza. Ale jeżeli te komórki są przeładowane tłuszczem, to są rozleniwione i nie chcą wpuszczać glukozy właśnie do komórek, żeby nie zajmować się czerpaniem energii z glukozy, bo łatwiej im jest z tłuszczu korzystać. I wtedy pojawia się tak zwana insulinooporność, że mimo że w organizmie, że we krwi jest glukoza, ale oddźwierny, który wprowadza ją glukozę do komórek, nie chce mu się tych drzwi otworzyć. Bo ma tłuszcz. Pod ręką tłuszcz. Krótko mówiąc, zdrowy styl życia opłaca się stosować. Można uniknąć wielu schorzeń, w tym m.in. cukrzycy, prawda? No jak najbardziej. Poza tym z cukrzycą właśnie jest taki problem, że nie tylko cukrzyca jako choroba nam dokucza, ale najgroźniejsze są powikłania cukrzycy. Czyli nawet wtedy, kiedy mamy nadwagę lub otyłość, nie mamy rozpoznanej cukrzycy, a ona już te kilka lat u nas trwa, to nie znaczy, że nasz organizm nie jest narażony na tę szkodliwą działalność cukru, ponieważ już następują uszkodzenia oczu, nerek, nerwów obwodowych, poza tym naczyń krwionośnych i często u osób z cukrzycą typu drugiego, zanim jeszcze zostanie zdiagnozowana cukrzyca, już kilka lat wcześniej pojawiają się choroby sercowo-naczyniowe, choroba wieńcowa, nadciśnienie, zespół metaboliczny, czyli jakieś problemy ze wzrokiem, z nerkami. Czy jest jakieś jedno proste badanie, które należy robić regularnie lub raz na jakiś czas, żeby to ryzyko takiego ukrytego rozwoju choroby wyeliminować i być świadomym, że taka choroba nas trapi? Tak, jest bardzo proste badanie i to badanie w dodatku jest bardzo tanie i dostępne w każdym laboratorium. To jest pobranie krwi na czczo na stężenie glukozy we krwi.
Jak często powinniśmy robić takie badanie? Takie badania przede wszystkim powinno się wykonywać u osób z nadwagą lub z otyłością, czyli u tych osób należy sprawdzać właśnie ten poziom glukozy. Natomiast u wszystkich osób zaleca się po 45 roku życia badanie stężenia glukozy we krwi na czczo i jeżeli jest prawidłowe, to powtórzyć za rok. Czy u osób w rodzinie, których występowała cukrzyca, również przez zdrowy styl życia, zdrowe żywienie, mogą ograniczyć ryzyko wystąpienia tej choroby u siebie? Tak, to jest świetne pytanie. Bardzo panu dziękuję za to pytanie, ponieważ czasem uważamy, że ja mam takie geny, że nawet wypiję szklankę wody i już tyję, prawda? I często wielu różnych chorób przypisujemy, że mamy takie geny. Ale było przeprowadzane badanie na bardzo dużej grupie ludzi, bo na 200 tysiącach, które wykazało, że zdrowym stylem życia, czyli zdrową dietą i aktywnością fizyczną, niepaleniem papierosów, możemy zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego nie tylko u nas zdrowych, u osób, które są zdrowe i które nie mają obciążeń genetycznych, ale również u osób, które są bardziej narażone na ryzyko rozwoju tej choroby, czyli u osób, u których w rodzinie ktoś choruje na tę cukrzycę typu drugiego. Ktoś, czyli z najbliższej rodziny, czyli rodzice lub rodzeństwo. Czyli te badania wykazały, że ten zdrowy styl życia, dieta i aktywność fizyczna znacznie zmniejszają o około 70-80% ryzyko rozwoju cukrzycy przy stosowaniu zdrowego stylu życia, nawet u osób, u których występuje rodzinnie cukrzyca. W takim razie powiedzmy jeszcze na koniec, skąd czerpać wiarygodne, rzetelne informacje właśnie o tym, co to znaczy zdrowe żywienie, zdrowy styl życia? Zasady zdrowego żywienia najbardziej wiarygodnie przedstawia nam piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz 10 zasad zdrowego żywienia przedstawionych przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i wszelkie informacje dotyczące diety i aktywności fizycznej przedstawione na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia www.izz.waf.pl oraz na stronie www.zachowajrównowagę.pl. To są dwie strony, które można naprawdę Państwu polecić. Może Pani jeszcze jakieś książki poleci, które są dedykowane właśnie osobom albo już cierpiącym na chorobę, albo dopiero mającą stan przedcukrzycowy? Rzeczywiście. W Instytucie przez ekspertów Instytutu, przez lekarzy i dietetyków została opracowana cała seria książek, tak zwana złota seria, w których to są porady Instytutu Żywności i Żywienia, lekarz i dietetyk zaleca i to są na przykład cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i nadwaga i są tam przedstawione i zasady tych chorób i przedstawione są jadłospisy. Natomiast z takich najnowszych książek to mogę polecić autorstwa pana profesora Szostaka z naszego instytutu i mojego. Dieta śródziemnomorska w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. I tu są podane zasady diety śródziemnomorskiej, udowodnione wpływ na profilaktykę cukrzycy, jaka jest skuteczność w leczeniu cukrzycy przy zastosowaniu tej diety. Zresztą notabene ta dieta jest polecana przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Są jadłospisy na 14 dni, różne przepisy, a taką świeżutką, która jest już w drukarni, to jest mojego autorstwa praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu drugiego. Jest to książka, która ma 408 stron, jest pięknie wydana. Są zasady na temat, jak unikać otyłości, nadwagi, jak z nią walczyć, zasady diety w cukrzycy, w chorobach sercowo-naczyniowych. Są też jadłospisy i wiele różnych, i 165 przepisów z wyliczoną wartością odżywczą każdego przepisu.
i są podane wymienniki węglowodanowe, wymienniki białkowo-tłuszczowe, jaka zawartość witamin, składników mineralnych, kalorii i jest przedstawionych wiele propozycji różnych surówek, sałatek, produktów z płatkami owsianymi i z innymi, z jogurtem, zdrowe dania obiadowe, no i przykłady ciekawych deserów. Muszę jeszcze dopytać, wspomniała Pani o diecie śródziemnomorskiej, czy jej założenia są zgodne z tą piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, którą promuje Instytut? Jak najbardziej. W piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej są uwzględnione właśnie zasady diety śródziemnomorskiej, która jest uważana za najzdrowszy model diety przeciwmiażdżycowej w Europie. I takie aspekty, które prawda przewijają się, które są charakterystyczne i w naszej piramidzie, i w diecie śródziemnomorskiej, to tak właśnie duża ilość warzyw, które są w tej chwili na najważniejszym miejscu w piramidzie. Również owoców, z tym, że owoców mniej niż warzyw, z tym, że jeśli już by ktoś miał cukrzycę, no to wtedy te owoce pod kontrolą. Jeśli chodzi o produkty zbożowe, i tu są nacisk położony na pełnoziarniste produkty zbożowe. Również napoje mleczne w diecie śródziemnomorskiej, dużo szczególnie tych fermentowanych, jogurtu jest. Na ryby położony nacisk jest w naszej piramidzie, które ze względu na kwasy tłuszczowe omega-3, które też w diecie śródziemnomorskiej w dużej ilości występują. No i jeśli chodzi o źródło tłuszczu, w diecie śródziemnomorskiej głównie jest polecana oliwa z oliwek, a w naszej piramidzie, w naszej polskiej diecie, nasze złoto północy, czyli nasz olej rzepakowy. I w piramidzie też przedstawione są orzechy, które również są jako źródło tłuszczu i w diecie śródziemnomorskiej również w dużej ilości są występujące. I na przykład, tak jak mówimy, dieta śródziemnomorska, ale również styl życia śródziemnomorski, które obejmuje właśnie, tak jak w naszej piramidzie, i zdrowe żywienie, i aktywność fizyczną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.